W momencie, kiedy się dostaje do ręki materiał, tak jak w przypadku Rywki, który swój pierwowzór ma w książce, która jest tak kultowa i są wobec tej książki tak ogromne oczekiwania i ma tak ogromną rzeszę fanów, a Rywka wiem, bo wcale się nie dziwię, bo to jest znakomicie napisana postać, wiem, że dla wielu osób jest postacią kultową i wiem, że są duże oczekiwania względem tej postaci, więc jeżeli się dostaje taki materiał i taką rolę, to człowiek zaczyna się zastanawiać z aktorskiego punktu widzenia, jak tego nie schrzanić. To tak mówiąc kolokwialnie, a tak zupełnie na serio, to król jest męskim kinem. To znaczy mamy tu bardzo silne wątki kobiece, ale to jest bardzo męski świat i tak też wyglądał świat lat 30. Rola kobiet była bardzo określona. Nie chcę powiedzieć, że była epizodyczna, bo one bardzo mocno konstytuowały rodzinę, ale gdzieś nawet do tej pory, jak się wpisze kobiety lata 30. obyczajowość, to wyskakuje tylko i wyłącznie moda, że ciężko się dowiedzieć czegokolwiek o tych kobietach. To jest moment, kiedy los kobiet był bardzo niełatwy. Zazwyczaj musiały pięknie wyglądać, siedzieć w domu, wychowywać dzieci, prowadzić dom. Tych kobiet, które do czegoś doszły, albo kariera naukowa, albo jakieś poważne stanowisko, już nie mówiąc o polityce, było naprawdę niewiele. To się oczywiście za chwilę zmienia, bo mamy wojnę, czyli kobiety, które są łączniczkami, sanitariuszkami, które w równej linii z mężczyznami stają na froncie. Ale jeżeli chodzi o króla i o ten świat tuż na ułamek sekundy przed wybuchem wojny, to jest to jednak bardzo męski świat i nie inaczej jest w książce, w powieści, a co za tym idzie też w serialu. Ale chcieliśmy jak najwięcej tego charakteru Rywki oddać, to znaczy postaci krnąbrnej, nietuzinkowej, dla mnie tragicznej, bardzo hardej, bardzo gdzieś takiej męskiej, kruchej i to, co by wydawało nam się takie jak najbardziej istotne, to to, żeby właśnie tą wielowątkowość i barwność przemycić, a Rówka jest napisana tak grubą krechą, jest tak jak to wszystko, co wymieniłam, plus jeszcze dodatkowo klnie jak szewc, cały czas chodzi z papierosem, to wszystko powoduje, że to jest tak barwny materiał, że to, co gdzieś mi z tyłu głowy cały czas przyświecało, to to, że trzeba to bardzo prawdziwie sobą wypełnić i nie przeszarżować, bo to z punktu widzenia aktorskiego jest bardzo kuszące, ale gdzieś dla widza może bardzo szybko zacząć być męczące, więc przynajmniej dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest bardzo cienka granica. No i jeszcze tworząc Rywkę, namówiłam Janka, że jeszcze nigdy nie byłam ruda i że jeżeli Rywka jest Żydówką, a ja nie wyglądam w sposób oczywisty jak Żydówka, to nie chcieliśmy zmieniać koloru oczu, bo soczewki odbierają magię spojrzenia. Ja też tak uważam, że trzeba tego zabiegu używać bardzo umiejętnie, gdzieś wtedy trudniej w oczy zajrzeć i pomyślałam sobie, że jak będę taka blado cera, jasno oka, ruda, to taka jeszcze nie byłam i że to będzie bardzo wiarygodne.